W 7 rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus spotyka, a dokładnie słyszy o pewnym człowieku. Poznaje jego myśli i jego czyny. I dokonuje oceny. Zobaczcie sobie, 7 rozdział, werset 9. Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Ten człowiek nie jest Żydem. Nie pochodzi z narodu wybranego, jest poganinem. A jednak Jezus mówi, że ma to coś, czego Jezus szuka, większe niż naród wybrany, niż przedstawiciele tego narodu, do którego w pierwszym rzędzie poszedł. To jest rzymski setnik. I Jezus mówi, czego szuka w Izraelu, a co znalazł poganina? Niezwykłą wiarę, czyli zaufanie. Tego Jezus przede wszystkim szukał ludzi. Wyszedł z pewnym przesłaniem, z informacją o zbawieniu i chce zaufania, czyli wiary. Gdybyśmy przeczytali opis tego, jak myślał setnik, to zobaczymy tam dwie ważne składowe tej wiary. Po pierwsze, ma pełną świadomość swojej grzeszności. Nie jestem godzien. Jestem człowiekiem władzy, a władza jest niemoralna. I różne niemoralne rzeczy muszę robić jako urzędnik państwowy. Ma świadomość grzeszności. Ale jest też coś więcej. On wie, że Jezus może wszystko zrobić. Co zechce, co obiecał i to na odległość. Nie musi się go dotknąć. Nie musi przyjść do niego osobiście, do jego domu fizycznie. On zaufał temu, co Jezus mówi. Można powiedzieć na odległość. My dzisiaj mamy większą odległość, bo jeszcze 2000 lat. Pytanie, czy Jezus u ciebie znalazł to, co znalazł u setnika rzymskiego wtedy, czyli zaufanie?